Jeśli pani pozwoli, drugi króciutki temat. Chodzi o pana Wojciecha Sumlińskiego. Czytam jego tweeta. Katolickie Centrum Kultury Dobre Miejsce w Warszawie wypowiedziało nam umowę na wynajęcie sali na premierę książki Powrót do Jedwabnego. Rozmowa telefoniczna była krótka, zdawkowa, brak odpowiedzi na zadawane pytania. Ewidentna niechęć. No i po paru godzinach jest jednak bardziej optymistyczne, że dom pielgrzyma Amicus 25 listopada 2019 roku, godzina 18, zapraszam i proszę o rozpowszechnienie. Co niniejszym czynnymi, za odwagę gospodarzom domu pielgrzyma serdeczne dzięki. Czyli co, książka o Jedwabnym znowu zakazana? Nie, nie ma książek zakazanych w Polsce. Nie, nie, proszę państwa, tak tego nie odbieramy. Ja nie wiem, o co chodzi. To Sumliński napisał książkę, której promocja odbędzie się 25. Ja jestem, mam też być w Warszawie, ponieważ ta książka nie ja ją pisałam, ale w dwóch rozdziałach jest wspomniane o mnie i ja to autoryzowałam, te dwa rozdziały, gdzie na marginesie mówi się o moich badaniach i o mnie tyle. Także to. No ale niepokojące jest, pani doktor, coś takiego, że publiczna instytucja odmawia spotkania autorskiego. Ale no to jest nagminne po prostu w Polsce. No. Także, no to zróbmy coś, żeby to zmienić. No w końcu Polska do nas należy. No to ja nie wiem, co to za. Ja, przepraszam, gdzie to się miało odbyć? Już sprawdzam. Chodzi oczywiście o tą książkę Powrót do Jedwabnego. To miało się to odbyć wobec skandalicznego wyrzucenia premiery książki z Katolickiego Centrum Kultury Dobre Miejsce. No wydawałoby się, że idealne miejsce, prawda? No tak, ale no katolickie. Czy ta książka jest katolicka? No ale Amicus koło, na Żoliborzu koło kościoła księdza Popieluszki też jest katolicki. Więc ja nie wchodzę w takie rzeczy. Ja staram się po prostu, mam za krótkie życie, żeby się boksować z jakimiś urzędnikami. No raz jeden było tak, właśnie wtedy ogłaszałam zbiórkę podpisów na Pradze, no to ten młody śpiewak, ten Jasio śpiewak wulgarnymi słowy coś tam nagadał i powiedział, że rura pękła. No to też się śpiewak... Który śpiewak? Ten młody, działacz miejski, Jasio śpiewak. Smarkacz po prostu nagadał głupot i nie wpuścił mnie do sali, która miała być w urzędzie miejskim. I to się po prostu ogłosiłam to wszystko na ulicy, do mikrofonów, do telewizji. No i rura mu nie pomogła. Rura pękła po prostu Jasiowi śpiewakowi, więc ja nie zajmuję się tym. Dobrze, pani doktor, czas na zasłużoną przerwę. I na koniec chciałabym jeszcze w imieniu Telewizji Niezależny Lublin poprosić państwa o wspieranie jednak tej telewizji, bo naprawdę jest to bardzo ważne, żeby można było od strony technicznej prowadzić te spotkania i moje, i inne, bo jest to telewizja bez cenzury, nie jest dotowana przez rząd, więc boryka się z ogromnymi trudnościami i finansowymi, i technicznymi, i jakimikolwiek innymi. A jednocześnie z drugiej strony widzę, nieskromnie powiem, że państwo potrzebujecie jednak nawet całego szeregu audycji, ale również tych moich lekcji historii, bo w zeszłym tygodniu byłam na Kaszubach i spotkałam młodego człowieka, który powiedział, że z fascynacją wysłuchał tego, co mówiłam tydzień temu o świętym Augustynie, o Benedykcie, o wolnej woli, o prawie, o tych wszystkich rzeczach, o których państwu mówiłam. I to jest dla mnie to jest wielka nagroda, ale dla mnie taka nagroda wystarczy. Natomiast, żeby można było nadawać tu technicznie, prowadzić to studio, to
organizatorzy tej telewizji, osoby prowadzące i pan, który tu siedzi za pulpitem i redakcja liczy 3 osoby, więc ale trzeba od strony technicznej to wzbogacić, także proszę Państwa, to zależy od Waszych datków, czy uda się dalej prowadzić te wszystkie audycje, również tę moją. Dziękuję bardzo.